Akademia Judo. Data rozpoczęcia, mam nadzieję, wszystkim znana. Maj 2009 roku. Dziś obchodzimy rocznicę pięciolecia naszego istnienia. Jak i dlaczego? Założycielem naszej Akademii jest obecny prezes Radek Miśkiewicz. Radek odezwał się do wszystkich. Nasza ekipa to jesteśmy wszyscy zawodnikami jednego klubu. W większości jesteśmy zawodnikami jednego klubu Olimpia Poznań, stamtąd się wywodzimy. Mieliśmy taką pasję i chcieliśmy tą pasję przekazać młodszym adeptom judo. I tak od 2009 roku powstała oficjalnie Akademia Judo, lecz dzięki klubowi Orły Daszewice najpierw uczestniczyliśmy właśnie w Daszewicach w zajęciach i reprezentowaliśmy klub Orły Daszewice dzięki uprzejmości pani Elżbiety Jareckiej. Lecz nadszedł czas, że musieliśmy być w Poznaniu. W 2009 roku ustaliliśmy datę założenia klubu i tak od tego momentu działamy w Akademii Judo. Od samego początku wspólnie prowadzimy tą Akademię. Radka pomysłem było i jest cały czas zrzeszać jak najwięcej osób. Zaszczepienie w młodzieży i w dzieciach nie tylko sportu, jakim jest judo, a także jego głównym celem jest zdobycie medalu Igrzysk Olimpijskich i do tego dąży. Młodzi zawodnicy, którzy zakończyli karierę, postanowiliśmy utworzyć Akademię Judo. Na początku całą Akademię prowadziło 6 trenerów. To były nasze początki. Do tej chwili mamy obecnie 12 trenerów. W 20 paru punktach prowadzimy zajęcia, gdzie zrzeszamy około 650 dzieci, którzy cieszą się z naszych zajęć i naszej pasji, którą chcemy przekazać innym i zdobywać wysokie laury. Na początku Akademia Judo, jak to początki w każdych klubach, ćwiczyliśmy w małych salach wynajętych w szkole podstawowej czy w gimnazjach. Jak rozpoczęliśmy zajęcia, nie mieliśmy swojej głównej sali. Prowadziliśmy zajęcia w gimnazjum na Swobodzie, składanie, rozkładanie maty, mała salka 40 metrów. Wiadomo, nie da się stworzyć warunków do trenowania, by trenować zawodnika w szkole. To nie jest to samo. Dzieci nie chcą przychodzić do szkoły, bo źle im się to kojarzy i ciężko było zrobić nabory, ciężko było utrzymać grupę. Radek od dawna już szukał miejsca, żeby znaleźć miejsce na stworzenie własnego klubu i się udało. W roku 2011 postanowiliśmy utworzyć z prawdziwego zdarzenia centrum klubu, które mieści się od tej pory na Głogowskiej. Jak przyszliśmy tutaj po raz pierwszy, ja nie wierzyłam własnym oczom, że tu może powstać nasz klub. Wszystko było inaczej. Nie było ścian, nie było miejsca, była to jedna wielka rudera, pełno złomu. Prace nad remontem naszego klubu trwały równo 30 dni. Przewinęło się około 30 osób do pomocy. Byli to nasi przyjaciele, rodzice dzieci, nasza najbliższa rodzina, którzy przychodzili tu dzień w dzień, od rana do nocy, pomagali nam remontować, wywozić gruz, różne ciężkie elementy. Potem zaczęło się malowanie, stawianie ścian. Wszystko zaczynaliśmy to od początku. Biuro obecnie, w którym się znajdujemy, 2 lata temu jeszcze nie istniało i nigdy go tutaj nie było. Jak Państwo pewnie nieraz byli u nas na sali na Głogowskiej, są trybuny, których też nie było, które sami wybudowaliśmy i wymyśliliśmy sobie, że będą tam trybuny i obecnie się tam znajdują. To jest nasze serce klubu, skąd działamy z wszystkimi sekcjami, wszystkimi trenerami, rodzicami, gdzie zawodnik może do tego klubu zawsze przyjść, drzwi są otwarte, może poćwiczyć i być zadowolonym. Nasza siedziba jest najkochańsza i niezastąpiona, pomimo że mamy też teraz salę na Taborowej, nigdy ona nie będzie naszym... To jest taki nasz drugi dom. Mamy nawet tutaj kuchenkę czy łóżko, jak jesteśmy zmęczeni, żeby się zdrzemnąć, bo jednak spędzamy tutaj całe dnie. Taki nasz prawdziwy drugi dom, bo Akademia to jest naszym drugi dom, nasza druga rodzina.
kto u nas może trenować? Tak naprawdę w Akademii Judo może trenować każdy. Prowadzimy zajęcia judo dla dzieci już od 3 roku życia, jest to fany judo. Oczywiście skupiamy się w tej grupie głównie na zabawach i ćwiczeniach ogólnorozwojowych, aby poprawić sprawność tych dzieci, nauczyć ich podstawowych komend, żeby zaczęli słuchać trenerów, przyzwyczaili się, że regularność i systematyczność w sporcie jest najważniejsza. Nazywam się Ewelina i trenuję judo już 2 lata. Fajne. Wtedy ćwiczymy osotogari. Osotogari, ouchigari i ogoshi. Jestem rodzicem 2 dziewczynek, Natalii i Ali. Natalka chodzi do grupy Talent, a Ala dopiero zaczęła, ma 8 lat, więc kariera przed nią. W przypadku Natalki, tej starszej, to było tak, że chcieliśmy, aby nabrała pewności siebie i ewentualnie w przyszłości potrafiła w trudnych sytuacjach się po prostu obronić. Później się okazało, że judo jest wspaniałą dyscypliną sportu pod względem rozwoju takiego bardziej ogólnego. Polubiła, mogę powiedzieć nawet, że pokochała, a siostra to już poszła po prostu w jej ślady. Mi się ten sport podoba. To jest fajny. Walki są, rozgrzewka. Ćwiczyłam z różnymi. Czasem zdobywałam drugie miejsce, czasem pierwsze, czasem nawet trzecie. Bym chciała wystąpić na mistrzostwach Polski. Jeżeli chodzi o moją córkę, zupełny zbieg okoliczności. Wprawdzie ja trenowałam w młodości również ten sport. Bardzo go lubię, bardzo miło wspominam. Wiem, że to jest fajny sport. Wiele można się w życiu nauczyć. Zosię zapisałam zupełnie przypadkiem. Idąc ulicą zobaczyłam reklamę Akademii Judo. I nie ukrywam, że dawne wspomnienia ożyły. I dlatego Zosię zapisałam. Cieszę się, ponieważ Zosia bakcyla jak na razie złapała. Podoba jej się ten sport i mam nadzieję, że osiągnie w tym sporcie więcej aniżeli ja. Bardzo dużą sprawność fizyczną można osiągnąć, uprawiając judo. I dzieci, które ćwiczą ten sport, jeżeli zdecydowałyby się uprawiać inną dyscyplinę sportu, to jest świetne przygotowanie. Także są bardzo dobrze rozwinięte fizycznie. Dzieci z roku na rok awansują. Jak zaczynamy grupy Fany Judo 3-5, następnie przechodzą do kolejnej grupy przez dzieci młodsze, dzieci starsze, młodzików. Z młodzików awansują do naszej wyselekcjonowanej grupy Talent. To jest nasza druga, z kolei najważniejsza grupa. Następnie jest kadra klubu. Tworzą ją zawodnicy najlepsi naszego klubu, gdzie startują w zawodach ogólnopolskich, międzynarodowych. Zdobywają już tam medale. Zaczęło się 5 lat temu, kiedy koleżanki zaprosiły mnie na trening, spodobało mi się, pojechałam na obóz, no i już tak zostało od 5 lat. Dużo osób można poznać, dużo znajomych. Myślę, że to też jest przydatne, bo zawsze jednak sztuki walki wzbogacają człowieka i umiejętności, no i też na pewno bardzo dobrze rozwijają osobowość. Jest miła rodzinna atmosfera i myślę, że opłaca się chodzić, trenować. Na treningach trenujemy głównie technikę, taktykę, ale również rozwijamy się pod kątem ogólnorozwojowym. Mamy wiele gier i zabaw. W czasie roztrenowania chodzimy również na różnego rodzaju inne sporty, na przykład gimnastyka, bądź gramy też dużo w piłkę nożną.
Na pewno każdy ma trochę inny sposób walki. Mamy określone rzuty, no, których nie da się zmienić, więc rzucamy podobnie, ale każdy jednak w trochę inny sposób. Moją główną techniką jest Soinaga, Uchimata, Kouchimaki-komi. No i myślę, że to są główne techniki, z których korzystam. Dwukrotne Mistrzostwo Polski juniorek, dwukrotny srebrny medal na Pucharze Europy i 10-krotna złota medalistka Pucharów Polski. Mam nadzieję, jak każdy sportowiec, że igrzyska. Pewnie, że to jest moje największe marzenie i cel, do którego mam nadzieję, że dążę. Ale również chciałabym w przyszłym roku pojechać na EOF, czyli Europejską Olimpiadę Młodzieży w Tbilisi. No i mam nadzieję, że uda mi się do niej zakwalifikować. W 2010 roku razem z trenerem Dariuszem Migdałkiem postanowiliśmy otworzyć sekcję osób niepełnosprawnych. Pierwsze zajęcia zostały utworzone w szkole numer 101, w szkole specjalnej, dzięki uprzejmości pana dyrektora, gdzie zrzeszaliśmy pierwsze osoby, które zaczęły brać udział w naszych zajęciach. Po kilku latach już nasza sekcja osób niepełnosprawnych się rozwinęła do kilku miejsc prowadzenia zajęć, a także uczestnictwo w Mistrzostwach Polski, a także w styczniu tego roku braliśmy udział w wyjeździe do Sankt Petersburgu, czyli Europejski Turniej Osób Niepełnosprawnych. Jedynym i głównym trenerem osób niepełnosprawnych jest trener Migdałek. Cóż mogę nie powiedzieć, niesamowite ma podejście do tych dzieci. Ja na co dzień z nimi nie spędzam czasu, nie mam z nimi zajęć, ale zdarzało mi się, że byłam na wyjazdach. Byliśmy razem w Petersburgu czy w Bydgoszczy, albo sędziuję im na zawodach. Uważam, że robi kawał dobrej roboty. To, co on daje tym dzieciom, to jest naprawdę niesamowite. Trenujemy od 3 lat z panem Dariuszem Migdałkiem. W poniedziałki mamy treningi. Oczywiście niektóre jedziemy na różne wyjazdy. Byliśmy w Petersburgu i Bydgoszczy. Leciliśmy samolotem przez przesiadkami, bo to się stało i było fajnie, dużo wrażeń było. Ja lubię walczyć. Ja walczę, ja robię tak. Rzut. Tak, słuchaj. A pamiętasz, jak się nazywa ten rzut? Ouchigari. No pięknie, ouchigari. Lubię. Lubisz walczyć, a dużo siły masz? Mam siłę, spadkowalny. Spidermana. Ostatnie zawody, które się odbyły, trzeci Mikołajkowy turniej osób niepełnosprawnych u nas na sali na Taborowej. Miałam okazję sędziować. Niesamowite emocje, niesamowite, jak te dzieci się cieszą z tego. Dla nich nie jest ważne, czy oni wygrają tę walkę, czy nie. Dla nich jest najważniejsze, że mogą być na matę, że wszystkie oczy na sali skierowane są na nich, że wszyscy klaszczą i dopingują. Czasami wchodzą na matę, odwracają się, krzyczą do rodziców: dawaj, dawaj, głośniej kibicuj. To jest niesamowite, jak wielką im radość daje to, że mogą przyjść na trening, że mogą przyjść na zawody, a przede wszystkim to, że rodzice i rodzina jest razem z nimi. Turniej wspaniale zorganizowany, przede wszystkim zobaczyłem bardzo dużo radości w zawodnikach i niesamowita radość też u osobach, rodziców i wszystkich, którzy przyjechali tutaj. I jesteśmy bardzo zaskoczeni taką ciepłym takim przytulnymi zawodami. Przede wszystkim najważniejsze było to, żeby Filip się zajął jakimś sportem. Nie? A jak się zaczęło tak, Filip sam po sobie zauważył, obserwując go, że po prostu się cieszy się z tym, że trenuje, i to było najważniejsze. Nic tu nie było na siłę, żeby mu ktoś mówił, że ma trenować albo coś. Także w tym myślę, że jest największy taki sukces tego, że on trenuje. Ja bardzo lubię chodzić na te treningi, tu mam trochę Migdałka. Ja bardzo lubię ćwiczyć. Uczymy się wśród Ouchigari. Ja bardzo lubię rzucać innych ludzi. Ubrałam sporty, chodzę na treningi. Zajęłam pierwsze miejsce w turnieju
złoty medal. Bardzo wam dziękuję za przybycie oczywiście na tych zawodach. No troszeczkę był trudny, ale daliśmy radę, nie było problemu żadnego. Drugie miejsce. I oczywiście chciałam też podziękować panu Dariuszowi, pani Basi i oczywiście temu panu za nasze przybycie. Naprawdę było mi bardzo, bardzo jestem z siebie zadowolona, że mogę być z wami. Było to bardzo intensywne 5 lat. Przez organizowanie różnych imprez mistrzowskich, jak Mistrzostwa Polski Seniorów, gdzie zostaliśmy przyznane przez Polski Związek Imprezą Roku. Najważniejszą imprezę, którą organizowaliśmy, to były Mistrzostwa Polski Seniorów w 2012 roku. Polski Związek Judo wtedy nam powierzył tą imprezę, na co musieliśmy naprawdę zasłużyć i pokazać organizacyjnie, że nas stać i że podołamy. Po 2 latach już dostaliśmy tak dużą imprezę do organizacji przez tak młodą kadrę, jaką u nas panuje w klubie, bo wszyscy trenerzy są młodzi, ambitni, którzy chcą dawać tą radość dzieciakom i zdobywać wyniki. Kolejną taką imprezą naszą, własną, wymyśloną przez Radka jest Memoriał Jigoro Kano. W tym roku była 6. edycja, w której uczestniczyło 650 uczestników wraz z turniejem osób niepełnosprawnych. Rekord pobiliśmy w zeszłym roku. Zawody odbyły się na 8 matach, 1100 zawodników, czego się nikt nie spodziewał, my też nie. Atmosfera była naprawdę gorąca, ciężko było, ale przetrwaliśmy i daliśmy radę. W 2013 roku, gdy wybraliśmy się na drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych do Bytomia i tak jak to ludzie w Polsce mówili, no nie, może nie mówili właśnie o Akademii Judo, nikt może ich nie znał, nikt nie stawiał na nas złamanego grosza, że wygramy jakikolwiek mecz, a tutaj piękne zwycięstwo naszych dziewczyn, zostaliśmy drużynowym mistrzem polskim. To też była wielka sensacja w 2013 roku, że właśnie Akademia Judo, która mało była znana, a tu jednak młode dziewczyny z charakterem pokazały, że naprawdę umieją walczyć i potrafią zdobywać upragniony tytuł mistrza Polski. Tak, wielkim zaskoczeniem było to, że nasza Akademia zdobyła pierwszy złoty medal na drużynowych mistrzostwach Polski juniorów młodszych. Co więcej, było to na wyjeździe, więc pokonać Bytom i Lublenie Wrocław, nie u siebie, ale u nich, i zdobyć złoty medal było coś niesamowitego. Pamiętam, że akurat w ten dzień nie mogłam jechać, zazwyczaj jestem na wszystkich zawodach i tych ważniejszych tym bardziej. Radek tylko do mnie zadzwonił, że jesteśmy mistrzyniami Polski. Oczywiście nie chciałam mu wierzyć, ja mówię, niemożliwe, nie wierzę. Przeżyłam kolejne pół dnia, ale tak się stało. Niesamowity sukces. Wszystko zasługa oczywiście trenera Radka. Naprawdę wierzę w nasze dziewczyny, wierzę, że możemy zdobyć ten sukces. Tak naprawdę nikt chyba poza nim nie wierzył, że zdobędziemy ten tytuł. Nie mówiąc tutaj o rodzicach czy o naszych znajomych, innych trenerach, którzy też tak nie dowierzali, jak Radek mówił, że jedzie po złoto, ale też trenerzy Czarni Bytom i Wani Wrocław w życiu by nie powiedzieli, że taka mała akademia judo prowadzona przez młodych trenerów może odnieść taki sukces. I poszliśmy za ciosem w roku 2014. Zdobyliśmy tytuł drużynowego mistrza Polski juniorek. Także młode dziewczyny w tym podobnym składzie walczyły ten tytuł, pokonując taką potęgę jak Czarni Bytom. Co prawda nie udało się obronić drużynowego tytułu mistrza Polski juniorek młodszych. Zajęliśmy 3. miejsce, ale atmosfera, jaka panowała na zawodach, dzięki rodzicom, zawodnikom i trenerom, pokazuje, że nie tylko liczy się sport, ale atmosfera, która została wytworzona w naszym klubie, będzie procentowała i wszyscy będą z niej zadowoleni.
Mistrzostwa Polski, gdzie medali naprawdę mamy sporo. Co roku przywozimy po kilka medali z różnych kategorii wiekowych, ale myślę, że na tym nie skończymy. Cel na pewno przez 5 lat, które budowaliśmy klub, jest zdobyciem medalu Igrzysk Olimpijskich i na początku Tokio 2020 nasze zawodniczki czy zawodnicy przywiozą stamtąd medal i będziemy się cieszyć nie tylko jako trenerzy, działacze, a także mieszkańcy naszego Poznania i nie tylko z medalu Igrzysk Olimpijskich. Było warto. No, gdyby nie było warto, by na pewno mnie tutaj nie było. Odpowiedź jest prosta. Czy warto było otwierać Akademię Judo? Myślę, że bez wahania odpowiem, że tak. Pracę naprawdę wkładamy bardzo dużo, staramy się, żeby wszystko wychodziło jak najlepiej i szkolenie, i nasza organizacja zawodów, a przychodzą momenty, że słyszymy komentarze, że trening był niefajny, albo nie chcę jechać na te zawody, albo trener mnie nie wybrał, bo coś tam, to naprawdę przychodzą takie chwile zwątpienia, dlaczego to robimy i czy naprawdę warto, ale następnego dnia przychodzą rodzice i mówią, jak wspaniale jest u nas w Akademii, jaka jest rodzinna atmosfera i to wszystko wynagradza to i wraca do nas uśmiech i chęć do pracy. I podsumowując całe te 5 lat, czy warto? Oczywiście, że warto, pomimo tych małych upadków, ale na pewno warto. Radość tych dzieci, tych rodziców, którzy przychodzą na salę i czerpią tą radość z samego treningu, już nie mówiąc o wynikach, jest tak budująca, że chcemy jeszcze więcej. Na pewno się nie zatrzymamy, będziemy się rozwijać do przodu i sportowo, i organizacyjnie, że będziemy jednym z większych ośrodków w Polsce judo. No i to marzenie cały czas, o którym wspominam, medal Igrzysk Olimpijskich. Więc warto, polecam wszystkim i żeby próbować też sił swoich w różnych dyscyplinach, nie tylko sportowych, ale życiowych, że podjąć wyzwanie i podnieść te rękawice i zawalczyć o swój cel jest naprawdę warto.